Mężczyzna, który pożąda, rozpoznaje, że to nie jest jego żona. Że swoją porządliwość to samo dotyczy niewiasty może kierować zgodnie z prawami, bożymi prawami natury, wobec swojej żony. Małżeństwo jest lekarstwem na konkupisję, na porządliwość. Ale nie może w braku żony. Powiedzieć, że inna kobieta też jest dobra. Ta nie może mi dać dzieci, to ta mi da. Ta nie da mi dzieci z odpowiednim materiałem genetycznym, albo ten facet za słaby jest. Musi być inny. Nie mam do tego tytułu. Tak nie wolno. To jest grzech. Pan Bóg zawsze daje łaskę. Żeby z pokusy wyjść, wyjść w sensie zwyciężyć ją. Jeżeli upadniemy, jest to nasza wina. Żeby wyjść z pokus, trzeba się Panu Bogu zawierzać, trzeba trwać na modlitwie tak długo, aż pokusa nie, nie, nie zostanie przezwyciężona, odebrana. Odejść od okazji, uciec tego, zwykle się mu. I to w naszej pielgrzymce też się może dziać. Idziemy jako, 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 jako mężczyźni, jako kobiety, kilkorościgodnych wiernych, jako mał... dwa małżeństwa mamy, inni żyli w małżeństwie, w sensie są, ale, ale nie, nie są tu ze współmałżonkami, są osoby samotne. Na różny sposób może się, że się oko zapuści, że się coś pomyśli, uciec od tego. Nie, nie, nie tworzyć też sztucznych, jakichś takich y, sytuacji niemożliwości. Tak? To znaczy, że idziemy razem, jest woda, y, trzeba się wykąpać, umyć, nie niemożliwe, bo jesteśmy razem. Nie trzeba stworzyć zasady, żeby każdy mógł skorzystać z tego dobra wody, która nie jest tylko do podziwiania, tylko jest do skorzystania dla odbudowy sił. Woda lepiej wymasuje niż najlepszy terapeuta. Czy terapeuta się z tym zgadza? Może się nie zgadzać. Ale w wielu przypadkach tak jest. Zawsze powinniśmy też być gotowi. W takim świecie żyjemy, że mogą z nami iść albo szły osoby, o których kiedyś by się powiedziało i tak należy mówić. Zboczy. To znaczy, porządliwość nie kieruje się wobec osobnika innej płci, tylko tej samej. I to jest dla nich dramat. Jeżeli by nie chciały ulec temu grzechowi i walczą z nim, to powinny wśród nas mieć miejsce, że są bezpieczne. Co by to wtedy znaczyło? No, że każdy musi spać w swoim namiocie, że jeden na drugiego zważa i nie pozwala na żadne fałszywe gesty. Powinniśmy do takiej miary dojrzewać, żeby jako pielgrzymi być gotowi przez urośnięcie cnoty, pomóc takim osobom do Boga iść. I być jednym z nas. Bez wytykania palcami, ale bez dania okazji, to jest ważniejsze, sposobności do, do grzechu. Pytanie, czy miałaby się obowiązek przedstawić? Nie odpowiem na to pytanie w tej chwili. Wiem tylko jedno. I z wiary katolickiej to wynika, no, że jeżeli nie być takimi ludźmi, którzy dźwigną grzesznika, to gdzie grzesznik ma iść? Do grzeszników. No ale po co ma iść do grzeszników? Żeby się z grzechu wydobyć. No to my takimi jesteśmy. Wydobywającymi się z grzechu grzesznikami, którzy kiedyś pokusie pokusom ulegali. Dzisiaj pokusy przychodzą. Chcesz ulec im? Którym chcesz ulec, a którym nie. Żadnym nie ulegaj. I stawaj się człowiekiem, który pomoże innym nie ulegać ich pokusom. Czyli tworzyć środowisko, zasady, reguły, które innemu, drugiemu dzisiaj ludziom w grzech zanurzonym pozwolą z tego grzechu wyjść, tak do jeziora wejść. Przedstawiasz tam legitymację. Umiesz pływać? Możesz wejść, jak nie umiesz. Nie wchodź wtedy na środek, nie próbuj popisywać się, że wejdziesz tam, gdzie, gdzie, gdzie głęboko, bo się utopisz. Ale wejść możesz, umyć się możesz, skorzystać możesz, i powinniśmy być gotowi, że ze spokojem serca, jeśli by były osoby, z którymi coś jest nie tak, od strony orientacji, ulegania pokus. To bezpiecznie wśród nas mogą się czuć, one nie grożą tobie, ty nie grozisz im. Nie grozisz im czym, że powinno być, że wiesz, coś wiesz, coś widzisz. A jednocześnie tak długo, jak nie złamiesz zasad, nie złamiesz reguł. I do tego nie idziesz po to, żeby okazję złapać. Że okazja jest, że namiot przy namiocie się przystawi, albo deszcz spadnie, i co? I dwóch w jednym namiocie przyjdziemy. To powinniśmy tak być, żeby osoba, która wie o sobie, jestem grzesznikiem, znalazła wśród nas miejsce, w którym jest bezpieczna, nam nie grozi, ty nie grozisz jej w znaczeniu. Dasz jej szansę do Matki Najświętszej iść. I wtedy o szczegółach może wiedzieć kapłan. Powinien wiedzieć, zawsze. Ale znając też jednego, drugiego, trzeciego, czwartego z was, wiem, że jesteście gotowi stanąć na wysokości zadań. Konkretne przykłady, żeby to zawsze, ogólnie, że chłop. Normalnie jest, że, 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 że no, niewiasta chodzi przykryta i z dołu i z góry. Tak? A chłop jak zdejmie koszulę, to wszystko dobrze jest? I będzie chodził jak ten kierowca tira, tira w miejscu, gdzie wczoraj byliśmy. To jest wszystko w porządku? To jest zgodnie ze wstydliwością? Nie. Więc od wszystkich z nas jest wymagane, będzie wymagana coraz większa dojrzałość, cnota. Że nie tylko są wewnętrz, zewnętrzne postawy, że ja czegoś nie robię czy coś robię, ale w myślach jestem przemieniony przez łaskę Bożą i prawdy. Nie chcę tego, co złe, tego, co grzech nawet znać, nie chcę. I wtedy rzeczywiście może być, że Pan Bóg nam będzie przysyłał grzeszników, solidnych grzeszników, którzy, jeżeli zachowamy zasady, nie damy się skusić, one w tym środowisku urosną do cnoty, jak pięknie jest żyć, jak radośnie jest żyć, jak śmierdzi grzech, jak nie chce więcej grzechu, inaczej ci ludzie przyjaciół mają tylko wśród równych sobie grzeszników i uważają, że świat poza tym nie istnieje, bo nie ma dla nich miejsca. Jest miejsce. Dla nawracającego się grzesznika z każdego grzechu wśród kościoła, w drodze pielgrzymującego, to pielgrzymka jest. Dla próby, dla łaski, choćby miał iść jeden dzień i powiedzieć, jednak to jest zbyt duża pokusa, bo to, bo to, bo to, ale żebyś chociaż spróbował, żebyś chociaż jeden dzień spróbował. Po drodze w niczym nie grozisz, wszyscy idziemy, jeden obok drugiego, zarączki się nie trzymam. Zajęci jesteśmy modlitwą, śpiewem. Proszę umadlać sobie takie postawy. Bo, co jakby wśród nas taki się znalazł, taka się znalazła. Ksiądz ma powiedzieć, za mnie, nie, to wtedy mam być księdzem, który zorganizuje pielgrzymkę G do -G pielgrzymkę Lez do Gieczwałdu. Duszpasterstwo gejów, duszpasterstwo lesbijek? Tak nie. Ale dzisiaj ludzie zanurzeni są w grzechy wiele, wszystkie, każdy. I często od najmłodszych lat. Przynajmniej spróbował, dotknął albo na nim ktoś uczynił i ofiarą grzechu się stał. I coś się w głowie pomieszało, coś się zadziało, odrzucisz ich Chrystus nie odrzuca, będziesz do nich mówił jak Bergolio, ja ciebie nie potępiam, ciebie nie potępiam, ale grzech tak i nie wolno ci jemu ulec i żebym ja uległ z powodu twoich grzechów, dlatego musimy wzrastać w łasce, w prawdzie i sile, silnymi być. Zasady, znajomość, zasad zachowania cnót. Jedną z tych zasad jest wdzięczność, wykorzystanie tego, co Pan Bóg dał. Czy moglibyśmy tutaj być i odejść, i nie wchodzić do wody? Nie wykąpać się? A w domu, jak wannę masz, to na co masz? A prysznic, jak jest to, nie wchodzisz tam? Jesteśmy na pielgrzymce, Pan Bóg daje wodę. Na każdej mówię to samo, bo zawsze znajdzie się człowiek, który mówi, że do wody nie wejdzie. Dlaczego nie? Ciepła woda jest, Pan Bóg dał.